ponieważ chciał być z nami, ale się nie udało, prosił, aby jego słowo skierować do Państwa na początku spotkania. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, Andrzej Gościniak. Szanowny pan Tomasz Wawak, artysta z Krakowa, autor wystawy. Klub Rzemiosł Artystycznych Mediana, Tolerancja, Dialog, Porozumienie, Salon Artystycznego Rękodzieła, Opus i Kupalis w Chorzowie. Organizacja Kulturalna, Stowarzyszenie 21 wieku, Kabaret Sokratiro. Szanowni Państwo, uczestnicy spotkania z krakowskim artystą Andrzejem Wawakiem. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za przesłane na moje ręce zaproszenie na otwarcie wernisażu wystawy Malarstwo 3D Tomasz Wawak. Znane są wielowiekowe związki Krakowa i Śląska. Z radością witam krakowskiego artystę na śląskiej ziemi. Witam z tym większą satysfakcją, gdyż pod honorowym patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego organizowany jest przez Regionalny Klub Europejski Kowalis w Chorzowie cykl konferencji naukowych pod hasłem Budujemy społeczeństwo obywatelskie. Cieszy więc to budowanie również na płaszczyźnie artystycznej. Gratuluję autorowi z Krakowa i organizatorom wystawy z Śląska. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej wystawy. Życzę Państwu ciekawych wrażeń i niezapomnianych przeżyć artystycznych płynących z odbioru prac wykonanych przez artystę w technice 3D, uzupełnionych dodatkowo prezentacją audiowizualną, więc połączenie sztuki tradycyjnej z nowoczesną techniką. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Przekazuję Państwu życzenia wielu sukcesów i osiągnięć, a także satysfakcji płynącej z realizacji Waszych planów i zamierzeń. Pozostaję razem z tym szacunkiem i wielkością przewodniczącym Sejmiku Śląskiego. Ponieważ ta laudacja jest skierowana do kilku odbiorców, mamy tylko jeden egzemplarz. Pozwólcie Państwo, że my dostaniemy następne egzemplarze, które każda organizacja taki egzemplarz otrzyma. Natomiast dzisiaj chciałbym zaproponować, aby wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania na odwrocie plakatu złożyli swój podpis. Można też napisać króciutką uwagę, po to, żeby się na tym małym sprawie rozmieścić i pozostawić ślad. Autorem projektu jest... Andres. Jeszcze raz. Andres Małgorzata, siostrzenica Tomasza. Dwie ręce zajęte dla tak ładnej dziewczyny, to ja mam na większe prawo. Powtórka, no. Ja tu będę prosił zaraz któregoś z kolegów, żeby nam te podpisy czy sygnatury Państwa zebrał. Artysta przedstawi potem swoją rodzinę, synów, których już znam, nie wszyscy ich znają, a niech poznają. Wszyscy przyjechali ten. Ja mówię o tych oficjalnych sobie. Także te oficjalne jednostki są. No to o tych mówimy tylko, tak się nawiali. Drodzy Państwo, jest tradycja. To już jest tradycja. My otwieramy wystawę w sposób szczególny. Tym sposobem szczególnym jest hasło, które brzmi niech stanie się świętość. Prosimy więc o zapalenie pierwszego ognika naszego artysty
Piątka, Wawel, ale równocześnie, ponieważ dzisiejsza wystawa miała stanowić, albo że stanowi tę uwerturę do kultury dni hipisowskie, które mają się odbyć w lipcu, chciałbym zaproponować, żeby tę pierwszą świecę autor zapalił ze wspomnieniem i pamięcią o wszystkich hipisach na całym świecie i o tych, którzy weszli do tego ruchu świadomie i o tych, którzy zostali do tego ruchu wciągnięci. O tych, którzy byli tam przypadkowo, którzy zrobili mu złą prasę i o tych, którzy stanowią, że jednak możemy dzisiaj o tym powiedzieć, że była to kultura hipisowska i tej kulturze chcemy poświęcić naszą naukową konferencję. Panie Tomaszu, tak, pierwsza świeca. Można zapalić kończy zapałkę? Tak myślałem. Proszę zaproponować, kto będzie zapalał następną świecę. No to mój syn oficjalny. Bardzo prosimy, oficjalne dziecko nie się przedstawi. Leopold, miło mi, witam Państwa wszystkich. Ja tutaj chciałbym jeszcze, mogę nadmienić słówko? Każdy, kto ma mikrofon, jest władzą w tym miejscu. Tak, ja go będę pilnował, bardzo mi nie oddam. Chciałem tylko jakby tutaj w nawiązaniu do tego wstępu powiedzieć, że niestety oprawa audiowizualna z przyczyn technicznych nam się nie udała. A więc jakby jedyne wrażenia, które możecie Państwo mieć oglądając obrazy mojego ojca, to są tylko takie wrażenia fizyczne, to znaczy te obrazy trzeba umieć oglądać. Życzę Państwu, żebyście Państwo nauczyli tego w ciągu pierwszego kwadransu tej wystawy. Gdyby był tutaj, gdyby udało nam się uruchomić jakby właśnie tak jak miało to być za pomocą komputera, wtedy każdy poprzez okulary mógłby namiastkę tych obrazów zobaczyć właśnie na ekranie komputera. Niestety to nam się nie udało. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale tyle chciałem powiedzieć. Tak chętnie zobaczę na świecie. Ja myślę, że wszystko jest przed nami. Na jesieni zapraszamy Kraków do uzupełnienia dzisiejszej wystawy. Dobrze mówię, Tomku? To teraz może poprosimy Tomka z Chorynia, który reprezentuje tu grupę kabaretu Sokratiron. Sokratiron skończył 5 lat, więc już nie noszą takich całkiem króciutkich majtasów, tylko nieco dłuższe. Tomek, twórca, pomysłodawca, czasem mój adwersarz, wiecznie się o coś ze mną wykłóca. Kabaret Sokratiron, który zaraz się zaprezentuje. Proszę Państwa, się tak rozglądam, nie chciałbym tu, bo my nie witamy naszych gości, dlatego też nie przywitam radnego Rady Miasta Chorzów, pana czy kolegę Adama Trzewińczyka. To jest ten, który to stoi taki wysoki, bo my nie witamy gości oficjalnie nigdy, tylko pokazujemy czasem palcem. Kto tu jeszcze? Ja teraz proponuję, proszę Państwa, żeby kolejną świecę zapaliła cała rodzina. Jak to zrobię, niech się martwią. No, Ryszardzie, cała rodzina. Będziecie mieli fajne zdjęcia. Mama podzieli. Mama, babcia. Ja tak jeszcze daleko nie sięgam, czy to jest sfery wiekowe, więc proszę to nie zrozumieć. No, pali się. No, widzisz. Fajnie. I proszę bardzo, jaka to rodzina zapalała? Proszę się przedstawić.
Chorzowsko-Suchogórska, Bytomska. Suchogórska też, nie? Tak. No, Bytom z tej góry. No to proszę się przedstawić. Ryszard. No. Krystyna. Rafał. Bartek. O, Bartek, ty jesteś najsilniejszy, choć najmniejszy. Tak? Tak. A nazwisko jakie nosicie? Bartek Jańczak. Proszę bardzo. Jeszcze raz? Bartek Jańczak. Bartek Jańczak. O. Proszę. Tak? A wiesz, że twój dziadek był wielkim inżynierem w Hucie Kościuszko? No, on był 100 razy większym inżynierem niż jest wzrostem. Zapalił jedną, zapalił. Jak zapaliła to? Dziękujemy bardzo.